Na pewno słyszeliście o rozmowach, jakie rząd polski prowadzi z rządem Japonii odnośnie wywozu koni i kurcząt jednodniowych do Japonii właśnie. Taki transport trwa około 30 dni. Konie to bardzo inteligentne zwierzęta, ale są to również zwierzęta bardzo bojaźliwe. Podczas takiej podróży będzie bardzo mała możliwość, żeby te zwierzęta skontrolować. Służby weterynaryjne będą miały na pewno bardzo ograniczony dostęp do tych transportów. Jeżeli chcecie wyrazić swój sprzeciw, możecie podpisać petycję. Wejdźcie na stronę ratujkonie.pl/petycja/Japonia i oddajcie swój głos. Namawiajcie swoich znajomych, namawiajcie swoje rodziny. Razem możemy zdziałać cuda. Naprawdę.